Cały czas w literaturze młodzieżowej popularny jest motyw bohatera, który miał traumatyczne dzieciństwo, nikt go nie lubi i przez całe życie nie miał pojęcia o swoich niezwykłych zdolnościach. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś opowiemy sobie, jak to Alcatraz walczył z bibliotekarzami. Po zasłyszeniu opisu z początku, część z Was mogła pomyśleć, że narodził się kolejny Harry Potter, Percy Jackson czy inny bohater z tej wesołej ferajny. Generalnie, jak popatrzymy sobie na nowości wydawnicze w Polsce, ostatnio dominują powieści z młodocianym herosem zagłębiającym się w świat przeróżnych mitologii, czy to greckiej, nordyckiej, egipskiej czy nawet hinduskiej. Dlatego nie zdziwiłem się, gdy zobaczyłem, że mój ulubiony autor, Brandon Sanderson, ma w swojej bibliografii książkę dla młodzieży, z której aż bije owy trend. Piasek Rashida, czyli Gizo, welcome to... No właśnie, Alcatraz kontra bibliotekarze. Czy to kolejna powieść klon, czy może Brandon postanowił wprowadzić coś świeżego? Zanim jeszcze zagłębimy się w treść, otwórzmy egzemplarz i przeczytajmy notę o autorze. Brandon Sanderson to pseudonim literacki Alcatraza Smerdiego. Alcatraz zna jednak człowieka, który nazywa się Brandon Sanderson. Czyli mamy już pierwszy punkcik typowej młodzieżówki. Pamiętnik wydany przez bohatera powieści. Jak najbardziej pozytywny motyw. Taki sam zabieg towarzyszył książkom Ulyssesa Moora, które bardzo lubię i nadal czytam, gdy na rynku pojawi się kolejny tom. Później mamy przedmowę autora, która zanurza nas w tajemniczą prawdę i ukazuje realny stan rzeczy. Tak naprawdę my wszyscy jesteśmy oszukiwani przez bibliotekarzy. To oni wymyślili, że Ziemia jest okrągła, że fizyka, a raczej grawitacja mocno nas ogranicza, a i najważniejsze, że magia nie istnieje. Rządzą oni naszym światem, Ciszlandią, ale ostały się jeszcze wolne królestwa, które stawiają jako taki opór. I tu znów mógłbym się przyczepić, że hej, w Ulyssesie byli ludzie kontrolujący informacje, albo w filmie Bibliotekarz Tajemnica Włóczni również była grupa ludzi, która zajmowała się nadnaturalnymi artefaktami. Ale to jest trochę na wyrost. Po prostu chciałem wspomnieć o tej przygodówce. Z dzieciaka uwielbiałem ją oglądać. Wszystkie trzy części. Polecam. Daleko nie zaszliśmy, a książka już nie wróży niczego innowacyjnego. I tu sytuacja odwraca się o 180 stopni, bo dostajemy monolog autora. Zwraca się on do nas wprost, burząc poniekąd czwartą ścianę i zniechęca do dalszej lektury. Tak jest! Pan Alcatraz stwierdza, że połowa tego, co mówią o nim w Wolnych Królestwach, to bzdury, a on sam nie jest takim wielkodusznym bohaterem latającym na chmurce, co zresztą będzie starał się nam udowodnić. Swoją drogą tylko u nas, w Ciszlandach, jest to fantastyka. W Wolnych Królestwach traktują to dzieło jako autobiografię. Poznajemy autora bohatera w jego 13 urodziny, który podczas pobytu u rodziny zastępczej spalił kuchnię. Niestety, niektórzy siedzą całe życie zamknięci w komórce pod schodami, innym przychodzi niszczyć każdy skrawek ich rzeczywistości. Najgorzej, że Alcatraz robi to nieświadomie i jak sam mocno podkreśla, on psuje rzeczy, a nie je niszczy. Niestety, pożar dla jego przyszywanej mamy jest przegięciem i postanawiają oddać go dalej. W tym samym czasie do chłopaka przychodzi tajemnicza paczka od jego ojca, którego nigdy nie widział. Oprócz krótkiego liściku zawiera... Tak jest. Borek piasku. Możecie się domyśleć, że Alcatraz bardziej skrzywdzony i zapomniany nie mógł się poczuć, a paczkę potraktował jako głupi żart. W trakcie kłótni przybranych rodziców do domu dzwoni jego kuratorka i oświadcza, że rano zabierze go do nowej rodziny. Tylko że owa przeprowadzka miała nigdy nie nadejść. Rano w drzwiach zamiast pracownika opieki społecznej spotyka swego dziadka. Dziadek Smedry jest totalnie wystrzelonym gościem, który ciągle się spóźnia. Cóż, jest to jego magiczna umiejętność. Oświadcza mu, że prezent był mega ważnym artefaktem i muszą go zabrać w bezpieczne miejsce. I w tym momencie następuje zawiązanie intrygi. Okazuje się, że wieloletnia kurator Alcatraza ukradła mu woreczek z piaskiem i wysłała do niego bibliotekarza z pistoletem. Dziś nie ma nadal herbaty, jest znowu soczek. Znowu od mojej mamy i jest zielony. Jestem pewien, że duża część z Was nie ma pojęcia, z czego składa się zielony soczek. Możecie teraz sobie obstawiać. Macie 3 sekundy. 4. Już wiecie?
To super, bo ja nie mam pojęcia. Na pewno w tym jest szpinak. Co reszta? Nie wiem, ja mam węchu. Na zdrowie. Chyba gruszka jeszcze. Oczywiście, normalnie to Brandon rozpisuje się na 400 stron, zanim zacznie się jakakolwiek akcja, a tu nie minęło nawet 10% i dostajemy... A raczej bohater dostaje... kulkę w łeb. Spokojnie, jednak udaje mu się tego uniknąć w bardzo kreskówkowy sposób. Dziadek wjeżdża do salonu samochodem i nokautuje złego bibliotekarza. I od tego momentu zaczyna się istna lawina wydarzeń, które swoją przypadkowością, pomieszaną z dużą dozą absurdu, dają wyjątkowe dzieło dla młodzieży. Dzieło, które zachwyci nie tylko grupę docelową, ale które pokocha również każdy rodzic. Po pierwsze, jak możecie się domyśleć, moje wspomnienie o schematyczności nie wzięło się znikąd. Autor uświadamia czytelników o zabiegach, którymi posługują się pisarze i w otwarty sposób pisze nam na przykład na końcu rozdziału, że zrobił to tylko po to, abyśmy z nadmiaru emocji od razu czytali kolejny. Takich sytuacji jest mnóstwo. Brandon / Alcatraz drwi ze wszystkich dzieł, motywów i schematów, nie wymieniając żadnego z tytułu, po czym powtarza je po swojemu. Dostajemy więc zupełnie pokręcony system magiczny, który w teorii opiera się na zupełnie nieprzydatnych umiejętnościach. Mogłyby one uchodzić za oznakę fajtłopowatości albo uszkodzenia ośrodka motorycznego, jak wspomniane psucie czy spóźnianie się, ale jest tego więcej. Potykanie się, a nawet mówienie od rzeczy. Poza tym książka jest w ogóle na opak. Autor twierdzi, że schody są nowocześniejsze od windy, a miecz to najdoskonalsza broń we wszechświecie. Nie wspominając o tym, że dinozaury żyją, potrafią mówić, piszą artykuły i to tylko wina bibliotekarzy, że uważamy je za wymarłe. Poza tym książka posiada wyśmienicie wyważoną akcję, dawki absurdu i czystej rozwałki. Wielki koleś naparzający z Uzi do ożywieńców. Jaki nastolatek nie chciałby o tym czytać? Dziwnych i intrygujących momentów w tej książce jest o wiele, wiele więcej. Nie powiedziałem wam jeszcze, że Alcatraz wraz z dziadkiem, jak połowa Smedrich, są okulatorami i za pomocą okularów potrafią zdziałać cuda. Naprawdę, jest to idealna książka do rozerwania się, pośmiania, ale również kształtowania młodych umysłów, bo jak większość młodzieżówek, przekazuje podstawowe wartości moralne, tylko że w bardziej zabawny sposób. Więc jeśli ktoś by mnie zapytał, czy Alcatraz to typowa młodzieżówka, odpowiedziałbym od razu. I tak, i nie. Z jednej strony drwi z typowych przedstawicieli gatunku. Pocisk po Harrym Potterze zasługuje na złoty laur, a z drugiej powtarza te schematy w ironiczny sposób. Jest to więc młodzieżówka z przymrużeniem oka i nie mogę się już doczekać, aż wezmę się za drugą część, którą zamówiłem wczoraj. Moje niekupowanie książek mi nie wychodzi. Są one śmiesznie tanie, bo wszędzie gdzie patrzyłem, można je dorwać za dwie dychy, a oprócz tekstu zawierają oryginalne ilustracje. Szkoda, że okładek nie zostawili zagranicznych, bo te to małe potworki. No ale nie obrazek się liczy, a treść, co nie? I na dziś to by było wszystko. Ach, jak dobrze odetchnąć pełną piersią po sesji. Co tam porabiacie? Czy wszystko okej u was? Zapraszam was na stronę na fejsie, do sekcji komentarzy oraz do zostania ze mną na dłużej. Elożka. Jezu, co? Do zobaczenia następnym razem. Sorry, dzisiaj już nie mogę, idę do łóżka, idę spać.